Cześć, tu Jerzy. W dzisiejszym odcinku są z Jutrożca. Jest ze mną browarnik Tomek. Witam serdecznie. I Marcin, zwany Tiburonem. Kiedyś był u nas, wiecie. Jedziemy z całą baterią piw rosyjskich. Na początek sponsor naszego programu, czyli Marcin. Ta-da. Powiedz, skąd to masz? Co to w ogóle jest? W sumie to przez 20 lat nie używałem rosyjskiego, więc do końca nie jestem pewny, co przywiozłem. Ja pomogę, jakby co. Byłem w Kaliningradzie, zostało mi troszkę rubli i poszedłem do sklepu, zapytałem panią o rosyjskie piwa, pani wyjęła mi to, więc wziąłem wszystko. Okej, dobra. Z nami jeszcze dzisiaj Tomek jest, browarnik Tomek, znany bloger. Ostatnio kanał na YouTubie otworzyłeś i no, dużo jeździsz po świecie, prawda? No tak, bo muszę powiedzieć też, że w Kaliningradzie też byłem, szczerze mówiąc, parę lat temu. I odwiedziłem tam jeden z browarów, który nazywa się Chmel. Mieści się w takim centrum handlowym pod sklepem marki Reserved. To Chmel w tej chwili otworzył knajpę w samiutkim centrum Kaliningradu, która wygląda tak jak nasz browar w Armii. O. Można tam zjeść i wypić sobie na miejscu. Szacunek. Ok, przedstawieni, piwo przedstawione, to teraz siadamy do degustacji, będziemy lecieli po trzy. No dobra, to teraz robimy tak, cięcie. No to zaczynamy na początek od koncernu takiego dużego, zwanego Baltika. Największy rosyjski koncern. Jeden z większych. Marcinie, przystąp do tego. On jest pliścik. Pamiętaj, to kapsle dla szwagra, także nie, nie pognij. Nie kapsle, ładnie, nie wiadomo później, okay. Które są które, no. Okej, idziemy. Z pianą bez, jak chcesz tam musi. Z pianką oczywiście. Ale zasadniczo idziemy po zasadnicze lagery, co? Tutaj tak, to są same taki... lagery. W przeglądzie tym będziemy mieli do czynienia z lagerami. Nie, jest pszenica przecież. A no, i ciemne. Ale tak, to jest jedyny tak naprawdę nie lager, a tak to wszystko lagery. Lagery ciemne, jest porter i tak naprawdę wszystkie światło je, czyli jasno. Tak ładnie koncernówka. 4,8. 4,8 akurat. No cóż, to jest popularne piwo, co? Tak, bardzo popularne. Jasno złota barwa, klarowne piwko, lekko nagazowane. Pachnie słodem, delikatny DMS. Taki korporacyjny standard, co? Mhm. Bardzo delikatne piwo. Nie powiedziałbym, że to jest 4,8. Nie, właśnie. Dałbym mu gdzieś tak 3,5, coś takiego. A fajnie pracuje. No, no jeszcze pracuję, ale to jest ten. Dobra, to ja od razu pojadę z tym, z pszenicą. Ja jestem tej pszenicy bardzo ciekawy. Musimy, kurczę, szybkie tempo narzucić, bo kurwa, tych piw jest całe stado. 16 piw w sumie. Ach. Reszta, które były na ścianie, to były piwa z Białorusi. Z Białorusi? Z Białorusi. Kurczę, marki białoruskie tak mało u nas dostępne. Bardziej u nas dostępne są ten z Ukrainy, tak? Te wszystkie Obułonie i te wszystkie okolice. Co chciałem ten powiedzieć, bardzo ładnie pachnie to piwko, fajny bananek, ale takie lekko opalizujące jest ono nawet. Ale jest... tak wiesz co, kurczę, może nie zabołtaliśmy. Być... Nie, jest zabołtane. Tak? Chociaż nie, mało zabołtane, nawet nie jeszcze jest. Nie, ale podoba mi się zapach, podoba mi się aromat. My chyba mamy za bardzo schłodzone te piwka, wiesz? No czy nie, pszenica wydaje mi się, że jest ok. Jest strasznie mocno wysycone to piwo. Aż gryzie w język. Ale smaczne jest. Wiesz co? Jestem przekonany, jest że jest dopiero. Tak jak mówisz. Właśnie ja tutaj podgrzałem w rękach, więc ono jest coraz cieplejsze. Ale kurczę, wiesz co? To wygląda jak takie pszeniczne z tego, z książęce pszeniczne. Niby pszeniczne, ale tak naprawdę słodkie. Pszeniczne, a nic więcej to nie ma pszenicy, tak? Nie, to po prostu jest taki koncernowy Hefeweizen. No. Nie ma tutaj doszukiwać jakichś super, hiper wzlotów. No właśnie dokładnie to chciałem mówić, że to po prostu piwo, które nie... Nie no, bo od pszenicznego z książęcego to różni się dosyć mocno. A właśnie jeszcze powiem o tym piwku, to jest pszeniczne je, swietło piwo. Niefiltrowane je. Światło je piwo, tak? 5 alko. Koncern Baltiki. No wiecie co, jakbym nie miał innego piwa, to bym się nie obraził, ale jakoś tak nie urywa. Znaczy myślę, że tak naprawdę w Kaliningradzie latem, czy w miejscowości Jantarnej, w obwozie kaliningradzkim, leżąc na plaży, tak naprawdę to piwo wchodziłoby naprawdę. Kiedyś byłem, jak byłem młody, w Pioniersku,
tam zaraz ta północ od Kaliningradu, na koloniach. O kurwa, ale to było. Nie daj tyle Marcin, mniej ile, bo my tak nie wypijemy. Mm-hmm. Jak mamy jeszcze tutaj 15 browarów, to my to polegniewa nie wypijemy tam. Okay. Co to jest ciemno je piwo, tak? Napisane jest. No to bardziej taki amber lager, szczerze mówiąc. No właśnie, no, dokładnie. A co, wszystko nagazowane po prostu jak jest dopiero. No ale pachnie całkiem przyjemnie na taki koncernowy. Ten na 5,6. Fajny taki słodowy, delikatnie taki. A się właśnie czuję jakieś nie wiem, drewno, jakieś takie. Takie toffee troszeczkę, wręcz bym powiedział, karmel troszkę. Całkiem przyjemnie to pachnie. To ciemny lager, no to jest. A się pachnie, nie jest słodki, jest taki fajny, wytrawny. No, bardzo też dalej Baltika, co to ma dalej? Takie trochę rozwodniony karmi koncernowy. Znaczy mi on trochę takiego przypomina takiego, wiecie, mini koźlaka takiego, no nie? Całkiem przyjemnie. Ale te mi z tych trzech, te mi najbardziej weszło. Runda druga, teraz dalej cały czas Baltika. Marcinie, przystąp. Baltika eksportowa. Eksportno je piwo, piwo premium, jak jest napisane na etykiecie. Nawet zobaczcie, kapsel ma inny, jak to się nazywa? To zrywka jest tak zwana. O. Zobaczymy, jasny lager, co było. Zielona butelka, możemy spodziewać się do skuksika. Łomża. No jest kuks, kurde. O, tak. Naprawdę jest. Nie no, wiecie. Jak żeby inaczej. Zielona butelka się kończy jednym, to zawsze. Ale stało u mnie trochę czasu, sprawda nie w słońcu, stało w ciemnym pomieszczeniu, ale. No. Skumsiałe piwo. Do zapomnienia, bo i w smaku jest. Nijakie taka. Lekko. To już nawet ten pierwszy, bo... pomimo tego, że był słaby. Dobra, proszę Państwa, ale teraz ciekawe dosyć piwo, tak. Bo to jest. Porter. Porcier, tak. 7 voltów. 7 voltów. Zaczynamy grubą ligę z Baltiki, więc za chwilkę będzie jeszcze mocniejsze. Ale na razie porterek 7 voltowy, zobaczymy jak to się ma. No i całkiem ładnie pachnie to piwo, szczerze mówiąc. Rzeczywiście, no kurczę, zapach, no. Tak typowo... Kolorek ma fajnie, zobacz. Taki porterowy, no, naprawdę. I kolor rzeczywiście super idzie... Właśnie to jeszcze nie jest tak, jak nasze portery są. Takie czarne. Fajne wisienki, śliwki, kurde, takie tutaj. Delikatny karmel. Kurde, naprawdę, mocno słodowe to piwo jest. Ej, ale smak, no, ale mocno, fajne mocno odfermentowane jest, więc tu prawie w ogóle cukru nie ma. I drapie w język, kurde, nagazowane aż. No, nagazowane trochę jest. Niestety to jest chyba wada wszystkich tych piw Baltiki. Nie, ale całkiem przyjemne piwo. Właśnie wiesz co, jakby było mniej nagazowane, trochę bardziej słodkie, odrobinę, to byłoby bardzo dobre, a tak jest po prostu poprawne. Właśnie, tylko mam wrażenie jedno takie, że to jest po prostu ciemny lager, który oni po prostu nazywają porter, bo on trochę do portera mówi, ani nie ma tej takiej ulepkowatości, ani tej takiej tekstury tego wszystkiego. Jest to dobre, jest porterowate, ale no nie do końca moim zdaniem. Ale ja ostatnie. Tomek, gadaj o tym, bo ty czytałeś etykietę. Zaraz, muszę do niej wrócić, bo nie pamiętam. Ale to coś ma 8 voltów. Tak, to piwo jest krepko je, tak? czyli krzepkie. Piwo ciemne, krzepkie, tak. 8 voltów ma. O Jezu, no, czyli może być grubo tutaj. Ale też, nagazowane jak jasny pieron. Mhm. No, delikatny słód, tak naprawdę nic więcej, tak. Poza tym tutaj nic nie ciężko więcej. Wyczuć. Czekaj, się grzeje, może w łapach trochę będzie lepiej. Nie. Nie. Ja się dzisiaj nie spodziewam żadnych rewelacji. To są piwa zwykłe sklepowe, więc takie to nie są krafty. Jest trochę DMS-owe takie, można powiedzieć, kukurydziane trochę. No. Ale wiesz co, tego alkoholu mocno nie czuć. No, też myślałem, że będzie takie siknięcie mocne. A... Ja myślałem, że 9 wątów to będzie już kurna... Myślę, że po butelce byłoby czuć, no. Po butelce by się pewnie spotkali się pod stołem. No. Może nie po jednej, to po dwóch albo po trzech. Tak. No ciekawe, ja nie do końca jestem pewien, czy te butelki to są pół litrowe, czy one nie mają... 0,45. Tak, 450 ml właśnie. No. A ta ma 0,47. Porter chyba jest właśnie... 0,47 eksportowa. No co zamiara? To ani to jakaś pinta, ani to nic, co to w ogóle? Ale oni w ogóle wszystko mają. Popatrz na tory, mają 89 mm, tak? Różnicy. No. Tego nie widzę. No pewnie tak, tamten set mi bardziej pasował, szczerze mówiąc. Tych dobra, do ocen do ziemi na koniec, żebyście pamiętali.
Okej, okay, kończymy. Bierzemy się za kolejne. 2-1. Runda trzecia, bo zawsze na kapsle kładzę i układam je po 3. Mhm. Ale dobra, co my tu mamy? Tu mamy Złotaja Boćka. Złotaja Boćka świetluje, tak? Złota beczka, jasne. Piękny kapselek. A, też był twist. And shout. Dobra. Prawie wszystkie. Też widzę, że ma gwint, tamten jest normalny. Złota beczka. No niestety to jest przegląd lagerów, więc de facto... Złota beczka też... Obrowarze coś wiemy, co to w ogóle jest? Jak to, co to ma w sobie? Są tak małe literki, że myślę, że nie jestem tam w stanie doczytać tego. No ja też... Szczególnie tej złotej krawatce. Widzimy też... tylko, że ma 4,7. Delikatny lager. Mocno taki zbożowy, słodowy. No właśnie, zbożowy, tak. To co? To jest, poczekaj. Może to coś? Naturalno je... Serio. Wiecie co, ja poczuję niezmienny po prostu... wkus i cały czas taki, no jak to wiecie, to są takie te koncernowe gadki, czyli cały czas ten sam smak. Walica w Rosji od 1999 roku, czyli ważone w Rosji od 1999. Ale wiecie co, czyli jeszcze się ja nie poczuję taki właśnie zbożowo-słodowy smak. Tak, tutaj. Tak. Nie. Słabe. Słabe. To jest takie mamy klinskoje, tak? Tak, swietło je. Niestety nie byłem w stanie doczytać nazwy browaru. Ma taką też literki. Listy jest. Tak, listy. Ale ma 4,7 alko, 11 ekstraktów. Zdołam wyczytać cyferków. Niestety zielona butelka, więc oznacza to... kłopoty. Kłopoty. Dlatego lejemy bardzo małe ilości. Tak, kłopoty są, kłopoty się pojawiają od samego początku. Naprawdę. No niestety. Już sam zapach odrzucę. Ale to nie jest nagazowane tak mocno. Ale jest smaczne. Słuchajcie, mamy tak naprawdę ostatnie piwo w tej serii. Żigulewsko je wyższy sort z browaru w Woronerzu. Wyższy sort, czyli tak jakby klasa wyższa. I napisane, że to jest piwo numer jeden w Rosji. No zobaczymy. Powiem wam, trafiłem do knajpy, gdzie miał facet podpięte pery z tego samego browaru. Robią też pery i było znakomite. No trzeba w ogóle powiedzieć, że w Rosji, idąc do każdego, można powiedzieć, nawet małego sklepu, spotykamy instalacje do nalewania piw w pety. Zgadza się. No, to właśnie jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o Rosję, w ogóle te wszystkie kraje, Białoruś, Ukraina i Kazachstan. Tak, ale ty wiesz, u nich też jest ten zwyczaj robienia, stoi na wiesz, beczka na ulicy z kwasem i wszyscy jedzą, jadą z tym kwasem, nie mają żadnego problemu, tak? No tak. Co prawda mam wrażenie, że raz co najpierw to by te beczki z kwasem to utopił w najbliższej kałuży. Przegazowane trochę. Też marne te piwo, szczerze mówiąc. To dokładnie to samo, co to pierwsze. Tak, można powiedzieć, że wszystkie jakby prezentują jednakowy, marny poziom. A jaki woltaż? Też 4,7? Nie, to 4,0 jest. Alkohol, jak tu napisane jest. Ale jest to takie w ogóle bez nic nie różni się. Bez wyrazu. Po prostu jakby wiesz... Woda z... Jakby woda zmieszana ze zbożem i tak jakby, można powiedzieć, wypłuczyny wlane do butelki. Kurwa. Dobra, przepraszam. Kończymy tę serię, bo nie będziemy się męczyć. Runda czwarta, czyli jedziemy dwa zielone, jedna ciemne. Marcinie? Okej. Mamy tutaj biały niedźwiedź. Widziałem go w naszym lokalnym sklepie. Myślałem, że na ulicy. O kurde, ale gaz jak w Coca-Coli. No niestety. Ale już z butelki poczułem ten. Ale wiecie co, te niedźwiedzie to ja i te co ja będę otwierał, widziałem. Też widziałem i to. Nawet gdzieś po knajpach widziałem. Biały niedźwiedź. Pięć oczek ma. Mówię, nawet gdyby te piwa, gdybyśmy mieli zamknięte oczy, to wiadomo byłoby, że one są w zielonych butelkach, bo one wszystkie identycznie pachną. Z koksem. Ale to już jak otwierałem butelkę, już poczułem strzał. No, tragedia. No niestety. O chuj, ty, a to jest taki ląda chyba bardziej. No. Przynajmniej twój też będzie miał radość. Skacz, bo my z picia raczej tak umarli. Wiecie co, ale pomysł na te piwa koncernowe to chyba okazuje się, że udane. Trzy niedźwiedzie to ma 4,7 alko, 11 ekstraktu.
Jakby co to jasne lager. Jakby co to jasne lager, jak ktoś nie wiedział. I to jeszcze koncernowy taki... Dobra. Po tym... Triniec wiedzi. No to ciekawe jest, bo tu zielona butelka, a ten skunks, powiem szczerze... No fakt. Bardzo mocno ukryty jest, szczerze mówiąc. Taki ciekawy, słodowy aromat, delikatny bardzo, czysty. Rzeczywiście, no, w stosunku do pozostałych jest lepiej, ale to dalej jest. No mówię, patrzę na tych 10 liść tam, których wypiliśmy, no to jest całkiem niezłe to piwo. Ech, powiem tak. Nie dostanie się zestawienia. Fanem nie będziesz. Nie, raczej nie. Słuchajcie, to jest ciekawe piwo. Zwróć uwagę, to jest 387 na etykiecie. Dlaczego, skąd ta liczba się wzięła? Tak, 3 rodzaje słodu, 8 godzin ważenia i 7 dni fermentacji. Tak. Co ciekawe, tutaj jeszcze z tyłu mamy taką fajną tabelkę, taką można powiedzieć trochę a la craftową, gdzie podane są za pomocą kufelków takie dane jak aromat, tak jak smak, jak... Dobra, trzymaj nas niepełności, lej. No ty poszedł, no nie? Albo ja poleję. Mówię. Jestem bardzo ciekawy tego piwa. Ja już kolorek ciemniejszy. No, kurde, można powiedzieć. Ciekawe, czy tylko etykieta przypomina kraft, czy smak również. No tutaj znowu alkohol buchot. Od samego początku. O kurde. Naprawdę, taki dęksowy trochę zapach. Przedmuch. Etykieta. Pewnie w beczkach po whisky. Te 8 dni było. Poczekł Danieli się, kurde, pewnie, no. Nie, panowie. Znaczy, fakt, jest lepszy niż poprzednie. Składka mega utlenione jest. Nie chcę tutaj, wiecie, rzucać brzydkich słów, ale jest po prostu... Dzisiejszy odcinek jest zdecydowanie dwa negatywny. Dobra, na krafty mnie nie zapraszasz, a na takie rzeczy. Ja myślę, że to przez Putina. Nie, bez zero polityki. Nie, spierta. Dobra, wyłączamy. Runda 2, 4, 5. Kolejne 3 piwa. Kolejne 4, 7. Postmark. Nie wiem, z jakiego to browaru, szczerze mówiąc, jest. Ważne, że w tym secie są 3 brązowe butelki. Może być trochę lepiej. Ale zauważyliście, że wszystkie są przygazowane? Nie. Co? No to wiesz, no. A pójdź teraz weź wszystkie piwa ze sklepu, za 4 są nieprzygazowane. Mm. I co, już odrzuciło? Znaczy nie odrzucę, ale niczym też nie zachwyca. Po prostu lager. No zbożowy taki. No w sumie wiecie, to czego oczekiwać? No tak, no przecież wzięte pół ten ze sklepu. Ja bym szedł raz na dumie, na dół do Żabki, czy do jakiegoś Lubię, czy kogoś innego. Wziął piwa z półki, to bym dokładnie to samo został, tak? To jest nie, takie... no zgadza się. Też przygazowane, też kurczę. Piwna tradycja. Ale trzeba powiedzieć, że w tym piwie po raz pierwszy wyczułem goryczkę, szczerze mówiąc. Co? Ostmark. To jest jakiś Ostmark Brauerei. To jest jakieś tam widocznie jakieś tam... Piwne tradycje jakieś. Tak. Dobra, przede mną piwo z Syberii napisane nawet. I to ciekawe, ma nawet angielskie napisy. Siberian Beer. I to jest tak świetnie z aromatnym chmielem napisane. Czyli... Chcę zobaczyć ten aromat. Mówię, bo w tym pierwszym piwie tak naprawdę wyczułem po raz pierwszy goryczkę, co ciekawe. No, coś było, ale odrobinkę, tak szczerze mówiąc. To taki delikatny aromat, całkiem przyjemny, słodowy. Na Syberii to oni inne rzeczy piją. Jakie specyfiki z szyszek syberyjskich. No chyba nie jest, ale chmielu tutaj to ja nic nie wyczułem. Też nie mam mówiąc. Nic. Mówię, chyba że etykieta jest tym chmielem. Wiecie co, ten odcinek Soku z Jednorożca jest o lagerach, więc nic tu nie urywa, nic tu nie... Powiedział, że bardziej o korpo lagerach, bo... No tak, no tak. Nie obrażajmy lagerów. Wiecie co? Teraz tak, mamy tutaj trzecie piwo. Stary melnik, stary młyn i z bacionka, czyli z beczki. Ciemno je, barchatno je. Czyli ciemne, aksamitne, tak? Zobaczmy, co to za aksamit. A i nawet ma wiatraczka na tym, na kapselku. No. Nie wiem, czy będzie widać. No i dostąpiliśmy 5. rundy, prawie ukończymy. Bo będzie jeszcze jedno piwo. Jeszcze jedno będzie jako tak zwany rosyjski sztos. Dobra, to będzie grube. Jak to wygląda w środku w ogóle? Co tu jest? Jakieś piwo? To jest pierwsze piwo, które ma jakieś piwne opowieści. Tu jakieś
trzy kłosy, jakiś kufelek drewniany, beczka drewniana narysowana. Kurczę. Przyjemna ma taki czekoladowo-karmelowy. No, to już jest... Taka delikatna kawa nawet bym powiedział tutaj majaczy w tym piwie. To jedyne co tutaj się tak trochę, naprawdę... Trochę w smaku jak kwas chlebowy mi podchodzi taki. Taki podpiwkowaty. Taki podpiwkowy trochę, no. No tylko że... Ale wiecie co, to ile piwo, to ma? 4,2. Pierwszy, który jakiś smak ma jakikolwiek. Tak, to z przyjemnością bym wypił. Na trzech słodach, czyli na trzech słodach, tak? No. Ale wiecie co, no kolorek taki ciemny. No tak. No, jak Coca-Cola wyglądający. Dark Lager. Więc co mi to piwo przypomina? Nie wiem, czy sobie przypominacie, takie sprzed ponad 10, jak nie 15 lat, takie piwo było Dog in the Fog. I to trochę mi to przypomina, to piwo. Ale wiesz co, Dog był taki bardziej... Nie miał w ogóle jakiegoś chmielu, nic nie ma. Dog był taki właśnie... Nie ma w ogóle żadnego kopyta tutaj. Wygląda na to, że oni w tej mgle się zagubili i jeszcze się nie odnaleźli. No, być może. Też nie, rzeczywiście, to może być znaczy taki... nie, to piwo jest naprawdę ale fajne. Jest przyjemne. Tak. W stosunku do reszty jest przyjemne. Tak, w stosunku do reszty jest przyjemne. I ma bardzo ciekawą butelkę, ładna etykieta. Taka można by powiedzieć, że to jest taka etykieta trochę w stylu starego niemieckiego piwowarstwa. A tył pokaż jeszcze. A tył, proszę bardzo, myślałem, że swój. Nie, chłopaki, ja w takie numery nie idę. Dobra, okej, okay, kończmy tą nierównowalkę. Zostało nam jeszcze jedno piwo. Słuchajcie, prawdziwy sztos przed nami. Piwo Ochota, krepkoje, czyli mocne, 8,1% alkoholu, piękna etykieta. I nie pijemy tak jakby kończąc całą naszą serię. Niestety muszę powiedzieć tak, że ja się, znaczy spodziewałem się tego, więc nie mogę powiedzieć, że się zawiodłem. Ale panowie leję tych i z fulem, mam wypić tą flaszkę, a przynajmniej będziemy mieli chwilę pogadać podsumowując cały ten bajzel. Ogólnie, zielone butelki. Tragedia, co? Tak, tutaj coś napisane, że krepko je piwo Nomier Adin w Rosji, tak? Czyli piwo numer wszystkie jeden numer w Rosji. Jeden. Znaczy nie, to jest jeśli chodzi o takie mocne. I ciekawe, czy ta Ochota to... Nie. Znaczy w zapachu nic strasznego nie wyczuwam, ale boję się spróbować tego sztosa. Dobra, ale przejdźmy ogólnie do podsumowania, bo jakby czegoś nie ma tu czego się spodziewać. Zielone butelki nie. Pszenica... Taka rozwodowa, znaczy, ale... Znaczy ale powiem okay. Tak, seria piw z Baltiki tak naprawdę prezentowała chyba najlepszy poziom, mimo tego największego koncernu. A może dlatego, że mnie pierwszy pili, wiesz? Może, ale powiem ci, że i pszenica, tak, i ten Amber Lager taki, powiedzmy, że to te ciemne, i ten całkiem ten porter, który jawi się być porterem, a do końca nim nie jest, naprawdę nie było jakieś takie złe piwa. Tak szczerze mówiąc, no... Kurczę, jak nie wiem, jak na bezrybiu i ryba piwem, tak? No to powiedzmy. Ale kurczę, no. Spodziewałem się tego. Porywu czterech witel nie było. No wiesz, ale to byśmy mieli to samo, gdybyśmy tutaj wystawili harnasie, specjale, wojaki, tego typu rzeczy. Bo też moglibyśmy kupić 15 takich piw. Byśmy mieli tak naprawdę identyczne odczucia, myślę, tak? Ale czyli... tylko zobaczcie, że tylko w jednym bardzo mocno czuliśmy alkohol, a wszystkie inne, pomimo tego, że gdzieś tam wysoko miały, to nie było tego czuć. Nie, no mówię, dla mnie te z Baltiki piwa, no i ten stary młyn. To tak no, naprawdę, tak. Stary młyn bardzo ciekawy. Ale wiesz, mówimy o tych, które się wyróżniały, tak? Tak, wyróżniały. Bo pozostałe po prostu były na standardzie, no to takie... No nie mówię, że one były zajebiste, ale po prostu wyróżniały się na plus jakoś tam, no nie? No. Jak to z Miernoty lekko podskoczyło w górę, tak? Znaczy powiem tak, jeszcze fajna jest taka rzecz, bo ty akurat, Tiburon, byłeś w Kaliningradzie, odwiedziłeś pewnie market, gdzie wybrałeś tych 16 piw. Ale warto zaznaczyć, że w Kaliningradzie jest chyba 7 browarów też rzemieślniczych, które też warto zobaczyć. Właśnie między innymi ten chmel. Tak, i to co mówisz, chodząc do każdego spożywczaka, najmniejszego nawet, siedzi sobie babuszka, ma ze dwa krany. Tak. Normalnie tam miejsca jest tylko na dwie beczki i na jej stołeczek i ona po prostu wlewa to w petainery albo normalnie w kufelki i w zwykłym spożywczaku możesz pić, bo uwaga, w Rosji nie wolno pić na ulicy. To u nas wolno? Też nie wolno.
Ale tam tego pilnują. Co ciekawe, w Korei można pić na ulicy i w parku. Północnej. A ty miałeś całą serię tych z Korei filmów. No. A to właśnie zapraszam, Tomek palił kanał na YouTubie, ma tam parę fajnych filmów. Z Emilem robiłeś Truskowskim, tak? To właściwie Emil robił ze mną, ja byłem jego gościem jakby na jego kanale. I tam mieliśmy degustację koreańskich lagerów. Znaczy podobny, że tak powiem, zestaw jak tutaj. Też ciekawe wyniki wyszły. Dobra, okej. Okay. Kończymy to. Szczerze nie polecam mi wizyty w markecie, polecam mi wizytę w Kaliningradzie, w browarach rzemieślniczych. Może w Kaliningradzie, bo to jest fajne, fajne miasto do zwiedzania. No, Kalinsberg czy dawny Królewiec. Przecież dlaczego mówimy Kaliningrad? Przecież to kurna Kalinin, morderca z Katynia. Ale cóż, dobra, w Królewcu, polecam mi wizytę w Królewcu. Kenigsbergu. Bo wszystkie magnesy na lodówkę mają napis Königsberg. O, ciekawostka. Z bursztynem zresztą. Dziękujemy. Och, przedstawiam sobie. Czwarta. Runda czwarta, tak, ruszamy. Zbyt bardzo źle pracuje. Poczekajcie chwilę, on zaraz przestanie. Tak, odpuśćmy.